Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Sensacją minionego dnia był, proszę Państwa, raport, artykuł, raport w amerykańskiej prasie, w New York Timesie, konkretnie odnośnie sabotażu na rurociągach Nord Stream. Jak wiemy, kilka tygodni temu pan Hersh, wybitny dziennikarz amerykański, mający bardzo pokaźny dorobek, ujawnił informacje dotyczące sabotażu na rurociągu Nord Stream. Jakoby tego sabotażu miały dokonać Stany Zjednoczone z polecenia prezydenta Bidena, co mi akurat wydaje się bardzo, bardzo prawdopodobne. Stany Zjednoczone były zainteresowane, są i będą zainteresowane, żeby uzależnić Europę od swoich usług pośrednictwa. No i proszę Państwa, świat zawrzał. W Polsce raport pana Hersha jest ignorowany, wyśmiewany, poddawany różnego rodzaju wątpliwościom. Piętrzone są wątpliwości, ale niezbyt czynniki rządowe, na przykład polskie, wnikają w tę sprawę, jakby nie chciały w ogóle się tym zajmować. Proszę Państwa, struktury państwa polskiego mają środki, żeby pewne rzeczy zweryfikować, ale jakbyśmy nie byli zainteresowani jako kraj. A proszę Państwa, raport pana Hersha w bardzo, bardzo złym świetle stawia administrację pana Bidena. Gdyby światowe instytucje zebrały się za weryfikację informacji dotyczących raportu pana Hersha i okazałoby się, że ten raport jest prawdziwy, no to by czyniło Stany Zjednoczone państwem terrorystycznym, które to państwo walczy ze swoją europejską konkurencją metodami bandyckimi. Więc najpierw próbowano ten raport wyciszyć, wyśmiać, a gdy już Chiny i inne silne kraje zaczęły otwartym tekstem pytać Stany Zjednoczone i obwiniać Stany Zjednoczone, proszę Państwa, stał się cud. Stał się cud w postaci właśnie artykułu z New York Times, który, powołując się na jakieś tam sprawdzone informacje od amerykańskich urzędników, podaje nieco inną wersję wydarzeń. I proszę Państwa, wielu z Was już słyszało tę wersję, ja rozumiem, ale wszyscy oniemieliśmy. Proszę Państwa, oficjalnie Stany Zjednoczone przyznają się do tego, że uważają, iż sabotażu na rurociągu Nord Stream dokonali Ukraińcy. Dokonali Ukraińcy i jacyś Rosjanie, którzy nie lubią Putina, proszę Państwa, że to oni dokonali tego sabotażu, co wydaje się lekką dziecinadą, choć przecież Ukraińcy udowodnili już wielokrotnie, że potrafią dokonywać sabotaży na terytorium Rosji, szkodząc w ten sposób temu krajowi i ryzykując życiem swoich obywateli, prowadzą takie działania. Proszę Państwa, o tym polskie media. Kto stoi za sabotażem Nord Stream, doniesienia wywiadu USA? Amerykański dziennik New York Times poinformował, powołując się na amerykańskich urzędników, którzy zapoznali się z danymi uzyskanymi przez wywiad Stanów Zjednoczonych, że ubiegłorocznym sabotażem na gazociągu Nord Stream 2 dysponowała proukraińska grupa. W jej skład mogli wchodzić zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. New York Times, powołując się na amerykańskich urzędników, twierdzi, że chociaż niewiele wiadomo na temat grupy sprawców, dziwię się, że tam paszportu Putina nie było w miejscu wybuchu. Sabotażyści byli najprawdopodobniej obywatelami Ukrainy lub rosyjskimi przeciwnikami reżimu Putina. Amerykańscy oficjele podkreślili ponadto, że w sprawę nie byli zamieszani ani obywatele Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, raport Hersha podaje bardzo dużo szczegółów. Między innymi to, że posłużono się Norwegami, w których interesie było, żeby gazociąg Nord Stream nie funkcjonował, bo Norwegia jest dostawcą gazu na Europę, więc jakby była gwarancja, że tajemnica nie wyjdzie. Rząd norweski
na pewno jest w stanie odpowiednio zdyscyplinować swoich płetwonurków i to jest wszystko bardzo, bardzo logiczne. Ja, jak to usłyszałem, spadłem z krzesła, mówię, haha, Stany Zjednoczone pod presją światową, też chińską, przerzucają odpowiedzialność na Ukraińców, topią Ukraińców. To też nauczka dla nas i dla Ukraińców, że jak coś pójdzie nie tak z wojną na dalekim, dalekim wschodzie Ukrainy, jak i też gdyby przyszedł jakiś rozkaz z Wall Street, żeby Polska miała się włączyć w wojnę z Rosją, to proszę Państwa, no to widzimy, jak Stany Zjednoczone postępują. Spuszczają po brzytwie swojego sojusznika, topią, żeby tylko się oczyścić. Głównie tu chodzi o sytuację, proszę Państwa, która jest bezpośrednio związana z panem Bidenem i partią demokratyczną, jego partią, ponieważ w przyszłym roku są wybory w Stanach Zjednoczonych. No i gdyby prostolinijni Amerykanie dostali dowody na to, że ich administracja, ich kraj to kraj terrorystyczny, no to, proszę Państwa, nie ma mowy o tym, żeby czy Biden, czy demokraci osiągnęli w wyborach prezydenckich dobry wynik. Nie ma takiej możliwości, więc uważam, że to jest wszystko związane z sytuacją przedwyborczą. Ale, proszę Państwa, sprawa idzie dalej, się okazuje. Bo niemieckie na przykład media bardziej tłumaczą artykuł New York Times niż polskie media, które to polskie media niby antypisowskie, niby przeciwko rządowi Mateusza Morawieckiego, ale pomijają drobny szczegół, który dotyczy właśnie raportu amerykańskiego. Ja mam tu dla Państwa Zeit Online, właśnie przetłumaczyłem, dotyczący raportu amerykańskiego. Śledztwo w sprawie Nord Stream, ślady prowadzą na Ukrainę. Śledczy zidentyfikowali łódź, w której przeprowadzono ataki na Nord Stream. Najwyraźniej wynajmowała go firma należąca do Ukraińców. I teraz, proszę Państwa, słuchajcie. Niemieckie organy śledcze najwyraźniej dokonały przełomu w rozwiązaniu sprawy ataku na rurociąg. I tu piszą o niemieckich organach, to też jest ciekawe. Nord Stream 1 i 2. Po wspólnych badaniach stołecznego studia ARD, magazynu politycznego ARD, SWR i Zeit udało się w dużej mierze zrekonstruować, jak i kiedy przygotowywano ataki na Nord Stream. W związku z tym ślady prowadzą w kierunku Ukrainy, jednak śledczy nie znaleźli jeszcze żadnych dowodów na to, że kto zlecił, proszę Państwa. No, oczywiście w raporcie amerykańskim używałem takiej sztuczki, że no, zrobili to Ukraińcy, ale Kijów na przykład, czyli pan Zełenski, nic o tym nie wiedział. Typowa sytuacja ratuj króla. Konkretnie według informacji stołecznego studia ARD, śledczym udało się zidentyfikować łódź, która rzekomo była używana do tajnej operacji. Mówi się, że jest to jacht wynajęty od firmy z siedzibą w Polsce. Prawdopodobnie należy do dwóch krańców. Proszę Państwa, to jest ślad Polski. Teraz Państwo, wielu z Państwa pierwszy raz to usłyszało, a ja bym chciał odnieść się do niedalekiej przeszłości, do programu Musisz to wiedzieć. Najpierw jednak reakcja pana Hersza na rewelacje amerykańskie, na rewelacje amerykańskie i prasę światową krajów złotego miliarda, wolności słowa i wypowiedzi, która ten raport amerykański bardzo ogólnikowy, nie zbliżył się nawet ten raport do takiej szczegółowości jak raport Hersza. Media opublikowały, puściły to w świat. To jest reakcja, proszę Państwa, pana redaktora Hersza. Co? To nie może być prawdą. To jest tak głupie. Oh my God. Intelligence suggests Ukrainian. Wywiad, śmieje się pan Hersz, wywiad powiedział, że to Ukraińcy, ha, ha, ha. Oh my God. Oh my God. Okay. No, I haven't seen it. No, I can't comment on that stuff. What do I know? I've written a couple other things about it. I'm going to write something next week again about it. And that's the way I do it. No, pan Hersz się do tego odniesie i uważa, że aż niemożliwe, żeby dziennikarze mogli być tak głupi, że takie informacje powielają. Proszę Państwa, oni nie są głupi. Tak to działa. Linia programowa, proszę Państwa, Państwo możecie nie wiedzieć, ale
dziennikarz, jest to zapis prawny, nie może w danej redakcji publikować inaczej niż mówi linia programowa redakcji. To jest zapisane prawem. To jest jak w jednostce wojskowej rozkaz wykonać redaktor naczelny, więc redaktor chce żyć, chce zarabiać, musi zgodnie z linią programową, linię programową wytycza redaktor naczelny, dyrektor programowy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, oczywiście, że dziennikarze nie są głupi, ale muszą pisać głupoty, bo bez wpływów władzy, korporacji, proszę Państwa, redakcje wyciągną kopyta. Przypomnijmy sobie programy Musisz to wiedzieć z roku 2018-2019, to był ten przełom, gdzie w programie Musisz to wiedzieć zwróciliśmy uwagę na pewną dziwną sytuację, gdzie Polska oddaje, proszę Państwa, w porozumieniu z Danią wyłączną strefę ekonomiczną na południe od wyspy Bornholm. Przypominacie sobie Państwo, była taka dziwna sytuacja, jak to Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Morawiecki oddawał coś, co do nas należało od zawsze, tak? Proszę Państwa, chodzi tutaj o ten fragment. Wcześniej była linia blisko strefy brzegowej wyspy Bornholm i tu sobie mogliśmy łowić ryby i pobierać opłaty za łowienie. A proszę Państwa, nagle się dogadano, że oddano taki kawał, Mateusz Morawiecki oddał taki kawał polskiego morza, oficjalnie dlatego, żeby, proszę Państwa, tu mógł iść gazociąg z Norwegii, tak? Żeby tu Baltic Pipe mógł iść. Proszę Państwa, co my wtedy mówiliśmy? Przypominacie sobie, teraz już jest to pokasowane, ale mówiliśmy, że to musi mieć związek z Nord Streamem i potencjalnym zagrożeniem dla tego rurociągu. Być może, że wtedy jeszcze jakieś jeszcze strzępy suwerenności polski rząd zachowywał i wiedząc, co ma nastąpić, a o tym też raport Hersha, już w tamtym okresie kombinowano z rurociągiem Nord Stream, grożono, że go wyłączą z użytkowania Stany Zjednoczone, to proszę Państwa tutaj właśnie przez tą strefę przebiegał i no, przebiega zniszczony rurociąg Nord Stream i my mówiliśmy, że to się źle skończy, że to może być związane z jakimś sabotażem. Później też oczywiście mówiliśmy, bo dziwne zachowanie czy Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej, lotnictwa, czy nawet cywilnych jednostek, które taranowały zupełnie przypadkiem statek, który układał rurociąg Nord Stream. Mówiliśmy, proszę Państwa, nawet gdy powstał pomysł tych farm wiatrowych na Bałtyku, mówiliśmy, że to ma związek z bezpieczeństwem Nord Streamu. To wisiało w powietrzu, to się czuło, że tu gdzieś właśnie w tych okolicach ma nastąpić atak na rurociąg Nord Stream, czyli krytyczną infrastrukturę Unii Europejskiej i to się stało. Tu nawet najbardziej renomowani jasnowidze nie mieli takich szczegółowych wizji, jak w programie Musisz to wiedzieć, a nie mówiliśmy. Tak więc mamy wątek Polski w nowym raporcie niemieckim i amerykańskim. I proszę Państwa, nasuwa się pytanie. Tutaj do pana Mateusza Morawieckiego, do tego Stanisława Żaryna, to nie będę tam się odwoływał, bo on jest główny propagandzista, tam jakieś bajki opowiada. On teraz, proszę Państwa, chce wprowadzić jakieś kary za wygadywanie bzdur w wypowiedziach publicznych, za fejki. Proszę Państwa, no to czekam, panie Żaryn, sam zgłoszę do ukarania pana i inne dziwactw w rządach Mateusza Morawieckiego. Polska powinna się w tym momencie bardzo szczegółowo ustosunkować. To są, proszę Państwa, bardzo poważne zarzuty od naszych sojuszników. I to świadczy o tym, proszę Państwa, że coś jest nie tak z państwem polskim, że rzeczywiście mamy państwo z kartonu. A gdzie kontrwywiad, proszę Państwa? Tu jakieś zamachy na terenie Polski się odbywają, zdaniem, proszę Państwa, autorytetów zza oceanu.
Tu się odbywają, proszę Państwa, planowane są zamachy z terytorium Polski na infrastrukturę krytyczną Unii Europejskiej. A gdzie skąd wywiad? A gdzie jest no, ABW i te wszystkie inne instytucje? Gdzie są te wszystkie, proszę Państwa, narzędzia, które rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie przyznał do inwigilacji? Proszę Państwa, to jest jakaś komedia. Zwróćcie Państwo uwagę. Druga sprawa to ci hiszpańscy płetwonurkowie, którzy gdyby nie sztorm, to nie wiadomo czego by dokonali, których jakoś tak dziwnie policja państwowa, policja Mateusza Morawieckiego zwolniła i do Domciu sobie tam wrócili. Proszę Państwa, to podobna sytuacja. To tak jak z raportu pana Hersza. Płetwonurkowie norwescy wykorzystani do sabotażu na gazociągu Nord Stream, a tu płetwonurkowie hiszpańscy przy nafto z kolei porcie, nie gazoporcie tam w Szczecinie, tylko naftoporcie. I gdyby nie sztorm, to nie wiadomo, co by się stało i przecież komentarze byłyby wiadome. Putin wysadził nam naftoport. To jest właśnie naftoport w Gdańsku. To takie molo jakby i tutaj idą rury do tych wypustek molo, tych ramion molo, przybijają tankowce i tu jest ropa spuszczana tymi kranami, tymi rurami i w ten sposób na przykład Lotos ma ropę, Lotos ma paliwa. Proszę Państwa, oni się tu kręcili. To wszystko jest ze sobą powiązane. Proszę Państwa, nie jesteśmy chronieni. Bardzo łatwo będzie dokonać prowokacji, sabotażu, na przykład w celu wciągnięcia nas do wojny, ponieważ polskie służby tego nie ogarniają. Oni nawet w rządzie nie potrafią się skutecznie wytłumaczyć. Co oni powiedzą? Tylko absurd to nieprawda i koniec? Tak jak Zełenski? Rosja nie może się doprosić, żeby włączono ekspertów rosyjskich właśnie w pracę tych wszystkich tam komisji, które badają zniszczenie rurociągu, mimo że w jakiejś części jest to rurociąg rosyjski. To jest bardzo, bardzo podejrzane i ciekawe. Rosja próbuje zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na ten temat i jakoś też tak jej nie wolno. Jakoś nikt się tu nie kwapi, a proszę Państwa, skutki tej drożyzny na nośnikach energii będziemy odczuwać coraz bardziej. Nie podoba mi się. Fatalnie prowadzone państwo. I ta opozycja, nawet jak PO było przeciwko oddaniu tej wyłącznej strefy ekonomicznej, to jakby dobrze, tak? Platforma Obywatelska, ale w innych sytuacjach, proszę Państwa, ramy w ramię wplątują nas razem z PiS-em w duże niebezpieczeństwo konfliktu z Rosją. Ja się cały czas boję. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, czy ktoś wyjaśnia ten wybuch rakiety w Przewodowie? Co? No oni czekają, aż my zapomnimy. To wszystko jest, miało być rosyjskie, atak na Rosję, Rosjanie sobie wysadzili tutaj, że rosyjska rakieta przyleciała, nie wiadomo skąd, w ogóle takiego zasięgu nie mają te rakiety. I jak się nie uda poszczuć nas na Rosjan, to idzie w zapomnienie. Cichosza nic nie było. To i tak nie jest taka fatalna sytuacja jak na Ukrainie, że tam po prostu okłamują społeczeństwo i jeszcze się tym chwalą, tak? Znaczki drukują, publikacje o bohaterskiej obronie Wyspy Węży, co było kłamstwem po prostu, fikcją. Teraz, proszę Państwa, w mediach byłem u mojej matki, wymienić jej baterię w wadze, bo zepsuła się waga oczywiście, więc trzeba wymienić baterię i waga już jest naprawiona. I proszę Państwa, przez chwilę leciał Polsat. Proszę Państwa, raka mózgu można dostać, jak się ogląda to, co na tym Polsacie leciało. To, proszę Państwa, to jeden wielki sukces. To Morawiecki coś bełkotał i właśnie za takie fejki powinien być karany. Bełkotał coś o niezwykłym rozwoju. Proszę Państwa, PKB nam spadło 2,5%, to jest bardzo duży spadek. On wypowiada się, jakby to był wielki sukces. Jakieś technologie do Polski zjeżdżają, jakieś cuda na kiju. Proszę Państwa, to ta bezczelność Mateusza Morawieckiego poraża. A dziennikarze oczywiście to publikują, publikują. Jakby to powiedziałby pan redaktor Hersz, głupi byli. Nie, każą mi i publikują. A po pewnym czasie, proszę Państwa, wpadną w taką schizofrenię, że już nawet nie będą wiedzieli, co prawda, co fałsz. No to właśnie przypomnienie, proszę Państwa, trzech nurków, którzy
coś robili w pobliżu naftoportu i tak po prostu Mateusz Morawiecki ich wypuszcza do kraju. No, bardzo, bardzo podobna sytuacja. Nurkowie norwescy, nurkowie hiszpańscy. Tam rurociąg z gazem, tu instalacja. Proszę Państwa, bo to taki naftoport, to nie potrzeba wiele, żeby to wywaliło. Jeżeli akurat byłby tankowiec na przeładowaniu, to mała bomba wystarczy, żeby to wszystko się zapaliło. Tam paliwo jest, to jest bomba, to jest tykająca bomba. Wystarczy tylko odpowiedni zapłon. A teraz ciekawostka od naszej koleżanki z Włoch. Proszę Państwa, co też wyczynia rząd polski, a może to samowolka pani ambasador Anders, Ukrainki z pochodzenia, która w polskiej ambasadzie, proszę Państwa, urządza proukraińskie biby, o tym Państwo wiecie z programu Musisz to wiedzieć. Panie Macieju, musi Pan to zobaczyć. Mieszkam we Włoszech i niech Pan zobaczy, co nasza ambasada rozsyła do Polonii włoskiej. Wklejam Panu treść maila, całość maila. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej podejmuje obecnie działania dotyczące akcji informacyjnej w sprawie reparacji wojennych. W związku z powyższym uprzejma prośba o Państwa ewentualne zgłoszenia organizacji i stowarzyszeń, które chciałyby wesprzeć tę akcję w swoich mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze. Odpowiedzi należy udzielać tam w czwartki i tak dalej, z wyrazami szacunku WKIP, ambasada RP w Rzymie. Czyli pani Anders, tak? Córka pana Andersa, który pomagał zbrodniarzom dywizji SS ukraińskich uniknąć odpowiedzialności karnej za zbrodnie. Nie piszą, od kogo te reparacje, co i jak, ale proszę Państwa, ja powtarzam, żadnych reparacji za tych rządów. Nikt nie zobaczy nawet złamanego centa. Te pieniądze zostaną wyprowadzone, te pieniądze zostaną zmarnowane, nasza sytuacja się nie poprawi. Republika Federalna Niemiec z chęcią, gdy będzie normalny rząd, u nich i u nas, pomoże nam stanąć na nogi, ale teraz to by było, proszę Państwa, spalenie tematu. I ja się pytam też, bo może, proszę Państwa, się okazać, że te reparacje to też od Włoch będziemy się domagać, bo włoskie dywizje stacjonowały w czasie II wojny światowej na terenie Polski. Może też od innych krajów, tak? A może to chodzi pani Anders o reparacje od Ukrainy za zbrodnie wojenne Ukraińców na Polakach, zarówno te związane z działalnością dywizji SS, jak i te związane z działalnością tych partyzantów UPA. Nie wiem. Proszę Państwa, ale tu o zupełnie innego rodzaju akcje, co też już mówiłem w programie Musisz to wiedzieć, chodzi. Chodzi, proszę Państwa, o wywieranie presji na Republikę Federalną, która opiera się, jeżeli chodzi o dostawy broni na Ukrainę. Chodzi o taką pedagogikę wstydu, o napieranie, o naciski, żeby jak ja to czuję, żeby pan Scholz, który jest po drugiej stronie, absolutnie po stronie interesów Wall Street, przeciwko interesom przeciętnego Niemca, miał usprawiedliwienie, że o, jesteśmy atakowani, dajmy im trochę tych leopardów, dajmy im trochę, proszę Państwa, i wyskoczyli z leopardów. I nagle po tej akcji, proszę Państwa, po tym zagrożeniu terroryzmem, psucia opinii, nagle się okazuje, że i Portugalia wysyła czołgi, i Niemcy następne 10 leopardów wyślą. Proszę Państwa, to jest po to. Ja czuję, że to jest po to. Ale mamy też reakcję obronną Niemców. Proszę Państwa, to jest bardzo niekorzystna dla nas wojna, bardzo niekorzystna retoryka. Bo Niemcy mają wpływy na świecie i nas zmasakrują. Wcale nam nie jest potrzebny ten konflikt. I o tym już, proszę Państwa, Tageszeitung, Deutsche Welle nas o tym informuje. Tageszeitung o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Polacy to mordercy. Kto, jak to się mówi, sieje deszczem, zbiera burzę, tak to wygląda. W ciągu niespełna 2 lat na granicy polsko-białoruskiej zginęło więcej osób niż w ciągu 50 lat na granicy między NRD a RFN-em, gdzie NRD podobno strzelało do ludzi, którzy chcieli uciekać, proszę Państwa. To morderstwo, pisze dziennik Tageszeitung. Mamy. To są bardzo nieodpowiedzialne ruchy
naszych władz. To są skrajnie nieodpowiedzialne. Oni jakąś własną grę rozgrywają i nie liczą się z tym, jak my, społeczeństwo polskie, na tym ucierpimy. Oni się w ogóle z tym nie liczą. Jakąś grę rozgrywają. Ja uważam, że to jest gra związana z naciskami ze strony CIA, czytaj Wall Street. I druga sytuacja z Niemiec, to proszę Państwa, Scholz już jest kompletnie po drugiej stronie, to już jak jesteście tam w Niemczech, to walczcie z partią Scholza, walczcie z Scholzem, bo to nic dobrego dla nas nie przyniesie, dla nas Polaków i Niemców. Niemcy wprowadzają zakaz chińskich technologii Huawei na terytorium Niemiec. Niemcy planują zakazać operatorom telekomunikacyjnym używania komponentów Huawei, no bo proszę Państwa, Huawei podsłuchuje. Proszę Państwa, to jest bzdura kompletna. Tak jak podsłuchują nas ci CIA, to nikt na świecie tak nie podsłuchuje. To nikt na świecie tak nie podsłuchuje. Proszę Państwa, absolutnie amerykański Apple, tak, iPhone, absolutnie nikogo nie podsłuchuje. To są bardzo bezpieczne telefony, proszę Państwa. Samsungi wcale nas nie podsłuchują. Huawei, bo chiński nas podsłuchuje. Z Huawei jest ten problem, że stworzyli fenomenalną technologię. Oczywiście, że Zachód, Stany Zjednoczone głównie, doszłyby do tej technologii i byśmy jej mogli używać. Tylko oni, proszę Państwa, chcieli nam tę technologię sprzedawać na raty. Chińczycy mają to do siebie, że, proszę Państwa, profanują ceny. Obawiam się, że gdyby nie Chiny, to jeszcze byśmy pracowali, nowością by były komputery klasy Pentium 4 procesora. Obawiam się, że tak by było. Gdyby nie Chiny, które jak wypuszczą jakiś model czegoś, to on od razu przeskakuje 10 generacji tego, co korporacje Wall Street chciały podzielić na cząstki i sprzedawać nam 10 razy tę samą jakby rzecz, tak? To Chińczycy robią już z zapasem i o to chodzi, że Huawei po prostu od razu wypuściło tanio technologię 5G, tam w zasadzie to już 6G, tam w Chinach już 6G opracowują, tam 5G dla nich to już jest standard. I wielcy tego świata z Wall Street nie mogą na tym zarobić i się wściekają. I właśnie jest ta akcja. Proszę Państwa, wspomnijcie moje słowa, już niedługo, już nawet, już jest to wyciszane, ale wspomnijcie moje słowa, jeszcze będzie się mówić, że 5G to bardzo dobra, bezpieczna technologia, jak będzie amerykańską. Zobaczycie. I ci wszyscy, którzy przeciwko 5G protestowali, okaże się, że nie, już nie protestują, proszę Państwa, już pieniędzy może nie będzie na te protesty i ładowanie nam głupot, ale ewidentnie widać, że Niemcy, które są pod wpływem Stanów Zjednoczonych właśnie przez takich ludzi jak kanclerz, działają na rzecz interesów amerykańskich, a nie na rzecz interesów niemieckich, bo Chińczycy zyskają przewagę. No oczywiście to im się tam nie uda. A teraz, proszę Państwa, o kolegach pana Morawieckiego. Tutaj chodzi o posła z Prawa i Sprawiedliwości, pana Andrzeja Kryja, który, proszę Państwa, rzuca takie hasło, że można by, proszę Państwa, cały szereg szpitali w Polsce, placówek medycznych pozamykać, bo no jak i tak nie ma lekarzy w tych placówkach, no to po co one będą, niech będą pozamykane, proszę Państwa. To jest jego, to jest pomysł PiSu na uleczenie służby zdrowia. Państwo polskie rękami polityków ma mnóstwo pieniędzy na kształcenie ludzi na różnych kierunkach studiów, które się do niczego potem nie przydają z tego względu, że w ogóle dziwne. No proszę Państwa, no chcemy mieć na przykład 100 tysięcy politologów, tak? No po co nam 100 tysięcy politologów? Ale te studia są fajne. Magister to magister. Młodzi ludzie chodzą na takie studia, żeby tylko skończyć studia wyższe. To zamiast otwierać te kierunki medyczne i wprowadzić konkurencję, i to by naprawdę wpłynęło na i na stawki, i tak dalej, to proszę Państwa, oni tego nie robią. To wolą, proszę Państwa, stworzyć takie
Wolą nas pokłócić z lekarzami, lekarzy z nami, a nas z lekarzami. I w ten sposób, proszę Państwa, rząd odchodzi w cień, bo my się tu wszyscy żremy. Rząd może wszystko. Rząd może uleczyć naszą sytuację. Nie byłoby wakatów, byłaby nadprodukcja lekarzy. Ja, proszę Państwa, wolałbym mieć w kraju nadprodukcję lekarzy niż nadprodukcję politologów, bo na cholerę komu na przykład w Niemczech potrzebny jest polski politolog. Ale polski lekarz, bardzo chętnie, zapraszamy, płacimy dobre pieniądze. I nieznajomość języka, nie ma problemu, my nauczymy, proszę bardzo, zapraszamy. Proszę Państwa, za ciężkie pieniądze wtedy taki Polak ma pracę. Ale tu wygląda, jakby polski rząd chciał, żebyśmy byli, proszę Państwa, biedni i ciemni. Oni dosłownie tak działają. A potem wymyślają takie pomysły, rzucają takie śmierdziele, żebyśmy zaakceptowali. Szczują nas jednych na drugich, nie dajmy się pokłócić, proszę Państwa, jeżeli coś jest w kraju źle, to wina zawsze rządzących, to zawsze wina rządzących. No, a z drugiej strony, proszę Państwa, z jednej strony lekarze za dużo zarabiają, no wiadomo, jak jest deficyt czegoś, no to ta cena rośnie, to samo dotyczy usług też, tak? Nie ma lekarzy, no to ich stawki będą rosły, panie Kryja, w zasadzie to Morawiecki. A z drugiej strony, proszę Państwa, jakieś koszmarne sumy, które mają do dyspozycji ludzie Mateusza Morawieckiego i te pieniądze rozdzielane są, proszę Państwa, w jakichś szemranych okolicznościach. Miliardy złotych mają być rozdzielane bez umów czy faktur. No po co faktury, proszę Państwa, jak się komuś daje pieniądze? Przecież to jest dobry człowiek, on ma dobre serce, on chce dobrze dla Polski i Polaków. A po co te formalności dla tego dobrego człowieka, który tam przytulił jakieś ze 100 czy 200 milionów? Które to faktury mogłyby potwierdzić, na co zostały wydane środki i teraz taką koncepcję mają rozdysponowania milionów złotych w jakichś tam konkursach, niby konkursach, proszę Państwa, to już wiadomo, kto te pieniądze dostanie. I takie mamy, tu możecie Państwo sobie rozwinąć artykuł z Wirtualnej Polski, skandal, Państwo z dykty. I proszę Państwa, uwaga na ściemę, to jest naprawdę psychologia wyższego rzędu, bo wyszła taka informacja, że ZUS wstrzymuje należne wsparcie dla Ukraińców, bo Ukraińcy kradną i rząd, proszę Państwa, no ZUS, ale to jak rząd, przeciwdziała, proszę Państwa, bo nabrali pieniędzy i się okazuje, że nie bezprawnie, bo wyjechali tam do Ukrainy, a pieniądze im się należały, dopóki byli w Polsce. ZUS odzyskał, proszę Państwa, z 2 milionów 35 tysięcy złotych. No grosze odzyskał, wiadomo, no nie odzyska, no bo to tak działa. Ale te 2 miliony w porównaniu z tymi dziesiątkami miliardów już wydanymi na Ukrainę, to jest jakaś komedia. I to mi przypomina, i proszę Państwa, jest z tym awantura związana, już sądy robią uliczne, pytają Polaków, czy się powinno zabierać, czy się nie powinno zabierać. Polacy podzieleni na tych, co się powinno, drudzy, że się powinno pomagać. Znowu nas, proszę Państwa, dzielą, a mi to wygląda na ściemę a la Scholz. Na ściemę a la Scholz. Ściemę a la Macron, który to Scholz i Macron wiadomo, że postąpi w myśl interesów Wall Street zgodnie z wolą Białego Domu. I tak postąpi, tylko proszę Państwa, on musi grać przed społeczeństwem, że no on nie chce dawać tam na Ukrainie majątku wyharowanego przez Niemców, że on się niby opiera, ale wiadomo, że i tak da. I to samo jest, proszę Państwa, teraz z tą sztuczką ZUS z tymi 2 milionami. Żebyśmy pomyśleli, że rząd patrzy, że rząd dba, że rząd nie chce, rząd... Proszę Państwa, rośnie niezadowolenie obywateli i oni to widzą. I próbują odzyskać elektorat. Ci niezadowoleni Polacy, którzy widzą, że są niesprawiedliwie traktowani we własnym kraju, że obywatele innego kraju są mają preferencje, to się wkurzają i się odwracają, proszę Państwa, od rządu i w ogóle od partii telewizyjnych, bo one wszystkie są za pomocą Ukrainy. Konfederacja to, proszę Państwa, to już liderzy. Putin zbrodniarz, trzeba pomagać militarnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, proszę Państwa, ściema, uwaga, to jest ściema a la Scholz. A co do tych sąd?
i wypowiedzi Polaków. Proszę Państwa, być może, że trzeba będzie wprowadzić w końcu bardzo fajny, demokratyczny zapis w prawie. Co chwilę jest spór Polaków o to, czy coś trzeba robić, czy czegoś nie wolno robić. Często te spory dotyczą spraw finansowych, ale często dotyczą spraw pozafinansowych. I proszę Państwa, sprawiedliwym by było, żeby wprowadzić zapisy prawne bardzo proste, które będą tę całą wojnę polsko-polską likwidowały. Deklaracja. Składamy deklarację, co miesiąc chodzimy tam do tych księgowych i tak dalej, i tak dalej. I deklaracja. Jestem za tym, żeby pomagać Ukrainie. Jestem za tym, żeby im nie zabierać, proszę Państwa, tych ZUS-ów. Jestem, taka deklaracja. Jestem za tym, żeby pomagać Ukrainie u księgowego. I ci, którzy złożą taką deklarację, to im trzeba pobierać odpowiednią składkę. Odpowiedni minister to wyliczy, jaka to jest składka. I od nich powinny te pieniądze być absolutnie pobierane. Ci, którzy nie złożyli takiej deklaracji, od nich te pieniądze nie mogą być pobierane. Proszę Państwa, bo dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że i my się już do tego przyzwyczailiśmy, każdy z nas nie chce, żeby ingerowano w jego prywatność. Każdy z nas nie chce, żeby ktoś mu z mordą właził do jego finansów domowych, ale jednocześnie, jak ma jakiś pogląd, sam nawet nie wie, skąd ten pogląd ma, że w media mu wbiły do głowy, to on uważa, że ten pogląd powinien być realizowany przez wszystkich. Czyli ja uważam teoretycznie, że powinno się pomagać Ukrainie, no to wszyscy muszą pomagać Ukrainie. Nie, proszę Państwa, od tego powinna być deklaracja. Czas wprowadzić takie prawo i nie byłoby tego przymusu i niezadowolenia społecznego. Utrzymanie obywateli w zadowoleniu społecznym w naszym kraju jest, proszę Państwa, bardzo ważne. To motywuje do wysiłku, motywuje do pracy, to pomnaża nasz majątek. My nie możemy chodzić sfrustrowani i myśleć o naszym kochanym państwie jako o rabusiu, który z nas zdziera pieniądze, bo my nie będziemy dla takiego kraju pracowali. Wprowadzenie tych przepisów jest bardzo dobre i proszę o akceptację takiego pomysłu Państwa, którzy już się czujecie w ruchu dobrobytu i pokoju, bo ja uważam, że taki przepis powinno się wprowadzić. Jeżeli jest jakaś akcja pomocowa, deklaracja u swojego księgowego, możemy jakieś deklaracje już naprzód, takie ogólne, jestem za wszelką pomocą, którą zaproponuje rząd i takie osoby powinny mieć pobierane pieniądze, odpowiednio wysokie, tak, w ramach tej pomocy, a reszta nie. A reszta ma, proszę Państwa, mieć spokój psychiczny i ma czuć się, że jest obywatelami we własnym kraju. I tak będzie przecież taki pracował dla dobra ojczyzny, płacił podatki, rozwijał się i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie traci, bo z jego aktywności, z jego zadowolenia, z jego oszczędności, bo akurat na taki, a nie inny cel nie dał, proszę Państwa, będzie większa efektywność pracy i tak na tym zyskamy, ale przestaną nas w końcu dzielić i terroryzować. Ja nie chcę, ale mnie się zmusza. Ja nie mam nic wspólnego z taką lub inną, ale mnie się zmusza. To taki pomysł rzucam i w związku z tym proszę się w ogóle nie podniecać, że jakieś obsmarkane 2 miliony oni próbują ściągnąć, bo to są jakieś grosiki. Ciekawostka też dotycząca broni z Korei Południowej. Jak wiemy, w Korei Południowej już próbują wprowadzić 69-godzinny tydzień pracy. Już tych Koreańczyków, proszę Państwa, tam była bardzo duża średnia samobójstw. Tak już z nich wyciskają, żeby pokazać tym na północy, że u nas jest bogacie, widzicie? Więc są przepisy ONZ-owskie, międzynarodowe, bardzo ważne. Przepisy antywojenne. Po to stworzyliśmy my, ludzie na planecie ONZ. Żeby nie było wojen, to po to było stworzone. Ale widzimy, że te przepisy są obchodzone. Jednym z takich przepisów jest to, że na przykład Korea, gdy sprzedaje nam sprzęt wojenny, to my nie możemy tego sprzętu odsprzedawać dalej do kraju, który jest uwikłany w wojnę. Obojętnie, którego kraju to dotyczy. To jest bardzo ważny ONZ-owski przepis, proszę Państwa. I on jest połamany. Bo okazuje się, że te kraby, proszę Państwa, to jest w ogóle ciekawostka. Jak wiemy,
śmieją się eksperci wojskowi, że nie ma dwóch tych samych armatochaubic Krab. No teraz to już w ogóle prawie ich nie ma, bo są popalone. I to jest ciekawe, bo polski rząd wysyła haubice, a tu się okazuje, że one są z importowanych elementów i nie mogą być wysyłane zgodnie z przepisami ONZ-owskimi. I takie też przepisy miała Korea Południowa. Miała, bo proszę Państwa, co z tego, że je ma? Powinni za taki numer to z ONZ-u wyrzucić, jak on nie jest przestrzegany. Korea Południowa aprobuje wysyłanie do kraju objętego wojną ich produktów, bo co, bo Stany nacisnęły i Polska chce? To jest dziadostwo, proszę Państwa, to są jacyś dziwni, dzicy ludzie, którzy lubią wojny, lubią rozszerzać wojny. Jeszcze ciekawostka związana z panem Elonem Muskiem, jak wiemy, stał się właścicielem Twittera i miał zaprowadzić wolność. To od kraju, na którego terytorium działa jakiś operator, jakiś medium, zależy, jak ten ktoś będzie działał. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że YouTube czy tam inne media robią to, co robią z użytkownikami w danym kraju, bo tak chce rząd, bo tak chce rząd lub rządowi jest to na rękę. I mamy tego jakby ewidentny dowód. Pan Elon Musk obiecał, że kończy z cenzurą na Twitterze i będzie wolność teraz. I wolność teraz. Od razu mu reklamodawcy odeszli, no bo to wiadomo, że korporacje wtedy nie będą ładowały reklam i Twitter będzie deficytowy. To już pierwsze problemy się pana Muska zaczęły. A drugi problem to to, że na terytorium Unii Europejskiej rzucą kłody pod nogi panu Tuskowi, bo wiecie, teraz Twitter staje się bardziej antysystemowy. Teraz treści przeciwko niektórym politykom rządzącym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przechodzą, kiedyś nie przechodziły, tak jak był Twitter w dobrych rękach, to nie przechodziły, a dziś już jest większa krytyka, no i jest, proszę Państwa, reakcja wolnościowców z Unii Europejskiej, że dobrze, panie Musk, pan ma tego Twittera, pan może działać i tak dalej, ale musi pan wprowadzić moderatorów, zespoły ludzi, potężne zespoły ludzi, którzy będą sprawdzali treści, czy one czasami nie są przestępcze. Profesor, no od takich rzeczy to zawsze sądy były, po to są sądy, a tu się okazuje, że takim posunięciem Unii Europejskiej sprawią, że utrzymanie Twittera na terytorium Unii Europejskiej stanie się niemożliwe. Nagle znajdą się jacyś sabotażyści, którzy będą specjalnie kontrowersyjne treści oszczercze, kłamliwe publikowali i ci moderatorzy, oni nie nadążą tego publikować. To przecież musi być armia ludzi zatrudniona, a to kosztuje. Więc już widzimy, jaka jest wolność słowa. Poprzedni Twitter był dobry, a ten już nie jest dobry. A ten już nie jest dobry. Bo się właściciel zmienił i zasady się zmieniły. A teraz troszkę treści antywojennych. Proszę Państwa, to jest jedna z łapanek w Odessie, gdzie, jak wiemy, połowa mieszkańców to ci, którzy się czują Rosjanami. Tam się ostro łapie ludzi i wbija w mundury i na rzeź. I na rzeź do Bachmuta. Z tego, co ja rozumiem, może ja tego nie rozumiem, ale złapali człowieka przy jego córce, która wpada w rozpacz, i go, proszę Państwa, na siłę chcą wziąć do wojska. Czyli hipotetycznie zabić nawet. Popatrzmy przez chwilę. Ludzie, pomagajcie! Telefon!
Ona krzyczy, mama albo papa, proszę Państwa, no, no dramat ludzi, no, no mówiliśmy, że to się skończy wojną, mówiliśmy, że będą tragedie. Ostrzegam przed tym, co robi polski rząd i partie inne sejmowe, bo ta sytuacja się u nas powtórzy, proszę Państwa. Oni nic takiego nie robią, oni mu powiastkę dają. Mam apel, wiem, że są z nami muzycy. Ja pomogę rozpromować zespół, muzyka, który nagra piękną pieśń. To jest wiersz Juliana Tuwima do prostego człowieka. Ja wiem, że są interpretacje na YouTubie. Akurat zespół zrobił idealną, wręcz bym powiedział. Proszę Państwa, tekst jest wolny. Macie możliwości, macie instrumenty, macie jakiś dostęp do studia. Prosiłbym o nagranie piosenki na podstawie wiersza Tuwima do prostego człowieka. Będziemy często puszczać tę piosenkę. Chciałbym, żeby to było nagrane z odpowiednią ikrą, żeby to nie było rozmemłane, tak jak zrobił to akurat na YouTubie. Nie chcę Państwu puszczać tej piosenki, bo się okaże, że jakieś prawa autorskie albo coś w tym stylu. Piękna, pacyfistyczna pieśń, proszę Państwa. To błagam, zaklinam Was, niech ktoś się wyśli. Możecie kilka wersji nagrać, ale żeby to było, żeby to łapało za serce, żeby ciarki po plecach przychodziły, żeby nagrana była wyraźnie, żeby było słychać tekst, żeby instrumenty nie przykryły wokalu. To jest tekst niezwykle mądry, idealny. To jest dla wielu Was szansa. Zobaczycie. Będą milionowe wyświetlenia. Bardzo, bardzo Państwa proszę, żebyście się na coś takiego zdobyli. Warto mieć w swoim portfolio tego typu treści. A teraz, proszę Państwa, o pacyfistach europejskich, o zakłamaniu, proszę Państwa. Borrell, dziadzisko Borrell, szef eurodyplomacji Unii Europejskiej, o tym Euroactive informuje, że to jest szok, to jest szok. Okazuje się, że jest pewien fundusz europejski, Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju, Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju, tak? Tam są pieniądze, bo to fundusz. I pan Borrell mówi, że trzeba wykorzystać miliard euro z tego właśnie funduszu, żeby dokonać zakupu amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm. Proszę Państwa, przecież to jest kuriozum. Z funduszu na rzecz, Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju, oni, te pachołki Wall Street, chcą dokonać zakupu amunicji, która będzie zabijała ludzi. Musimy zadbać o ten pacyfizm, musimy zadbać o ten pokój. Nikt z nas tego za nas nie zrobi. Nikt tego za nas nie zrobi. Musimy to zrobić sami. Świadomość społeczna rośnie. Idźmy na tej fali. Nie bójmy się tego. To w dzisiejszych czasach jest bohaterstwo. Szerzenie pokoju. A tutaj minister spraw zagranicznych Indii pytany jest przez dziennikarzy o to, że handlują Indie, proszę Państwa, rosyjskimi surowcami, ropą. I te naciski są na Indie, proszę Państwa, z Unii Europejskiej, od tych naszych tutaj cwaniaczków proamerykańskich. Bo Indie najlepiej jakby były biedne. Proszę Państwa, Kora śpiewała, hotel Nirvana w Katmandu, 50 rupii za dobę, tonę w cała w kadzidłach, tak? 50, o, jak proszę Państwa, jak był wyzysk, to Indie były dobre. A dziś, jak Indie stają na nogi, to jest niedobrze. No i pan minister odpowiada, Unia Europejska zaimportowała znacznie więcej ropy niż Indie, gaz, którego gazu Indie nie importują, o węglu już się nie mówi. To ta hipokryzja, proszę Państwa, niektórych ludzi, którzy chcieliby innych utrzymywać w biedzie. A tu mamy wypowiedź człowieka, który był cywilem w Bachmucie i jak armia ukraińska
traktowała cywili. On zeznaje, jak traktowała cywili. Opowiada oryginalną historię. Oni wychodzili tam po wodę, ci cywile. No i on wyszedł na ulicę i tam stał ukraiński BTR. To taki transporter z jakimś działkiem czy karabinem. I otworzył do niego ogień. I kula go zaczepiła w stopę. Po palcach nogi, duży palec. No najprawdopodobniej ma amputowane. I to było całkiem niedawno, już w tym roku. Potem siedziałem w piwnicy, bałem się wychodzić. I dopiero do tej piwnicy wszedł rosyjski żołnierz i mnie uratował. No, facet mówi szczerze, łzy w oczach. Tu mamy Czechy, proszę Państwa. No Czechy teraz będą, jak wiemy, proszę Państwa, strasznie pomagały NATO w wojnie na Ukrainie. Oni takie dmuchane robią modele, czy czołgów Leopard, czy czołgów Abrams. Chodzi o to, żeby zmylić Rosjan, żeby Rosjanie walili rakietami w te dmuchane balony, żeby zużywali amunicję. Z tego, co ja oglądam, proszę Państwa, to też jakiś chyba Ormianin po nazwisku czeski właśnie szyje te modele czołgów. Z tego, co ja oglądam, proszę Państwa, z tych nagrań, no to trzeba być głupcem, żeby pomylić prawdziwy czołg z takim balonem. Najpierw jest robiony wywiad, leci dron rozpoznawczy, sprawdza, czy na przykład dane działo jest w użytku, czy haubica i tak dalej, a potem dopiero się wysyła lancet, czy jakąś inną bombę. No ale no, proszę Państwa, zaraz cały potencjał Europy będzie przeznaczony na wojnę na Ukrainie, chyba że ludzie zmienią rządy we własnych krajach. Ja polecam odrzucić wszelkie partie telewizyjne. Módlmy się za Konfederację, proszę Państwa, módlmy się za ludzi, którzy udają, że tak próbowali takich niezależnych udawać. Czuliśmy, że to się skończy Konfederacją. Głównie, proszę Państwa, za tych braunistów się módlmy, bo przecież tam Ruch Narodowy i ta Nowa Nadzieja, czy tam to, co się wcześniej Korwin nazywało, to już wiadomo, że to są zdeklarowani proukraińscy działacze, a u Brauna takie, proszę Państwa, takie ściemy. Módlmy się, żeby zrezygnowali z tej wylansowanej przez Wall Street tutaj strategii militarystycznej, jakieś tam strzelnice, coś tam. W to graj Morawieckiemu, że on już nie musi naganiać nas do czegoś takiego. Proszę Państwa, to jest kuriozum. W jakiejś gminie zrobili festyn. Taki festyn dla ludzi. I tam była też możliwość strzelania. Na jakiejś strzelnicy najprawdopodobniej to zrobili. I proszę Państwa, po tym strzelaniu ludzie dostawali certyfikat, że przeszli szkolenie wojskowe. To wy myślicie, że jak będziecie brać udział w jakimś klubie strzeleckim, to gdzieś to nie będzie odnotowane? I powiedzą, wezmą, złapią was z ulicy i powiedzą, że ty się nadajesz, bo ty już jesteś fachowiec. Dzieje się źle w Gruzji. Moim zdaniem jest to działalność CIA i tam niby pretekst jest taki, że w Gruzji próbują ustawę wprowadzić, no, podobną co w Polsce, że ktoś jest finansowany z zagranicy, to będzie miał status agenta zagranicznego. Proszę Państwa, wystarczy, że jakieś na przykład środowisko związane z PAFER-em wpłaci komuś pieniądze i już będzie to wpłata z zagranicy. Proszę Państwa, to są fatalne przepisy. Nie wiem, dlaczego władze w Gruzji takie przepisy chcą wprowadzić. W każdym razie przeciwko temu protestują nagle zorganizowani perfekcyjnie, jak Majdan w Kijowie. Ci, którzy nienawidzą Rosji i proszę Państwa, niby władze tam tego Saakaszwili więzią, ale opozycja tych władz jest, proszę Państwa, antyrosyjska. Patrzcie, jak oni łamią przepisy międzynarodowe, przepisy pokojowe, jak obrażają głowę państwa w Gruzji. Takie prymitywne zagrywki to się tłumowi podobają, szczególnie właśnie prymitywom. A potem się dziwić, że ktoś o nich mówi, że beczą jak kozy. A tu mamy, proszę Państwa,
dzielną armię ukraińską, która już używa amerykańskiego sprzętu, to jest ten ich transporter amerykański M113. No one w Wietnamie były używane, to jest konstrukcja 70-letnia blisko. To jest transporter, na którym jest zamocowany moździerz. Ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli, jak oni sobie z tego moździerza strzelają. To jest właśnie ten moździerz amerykański. I ta muzyka, proszę Państwa, strasznie dużo nakręcili utworów Ukraińcom, takich właśnie motywujących, takich z odpowiednim tempem, jak Kaja, ten Kałasznikow. Gdzie są polscy artyści? Gdzie są polscy artyści? Żeby protest songi tworzyć, żeby propokojowe, fajne utwory tworzyć, które przejdą do historii, jak do prostego człowieka Tuwima. Nie ma, proszę Państwa, nie ma. Za to są opłacani. Oni jeszcze mają odegrać rolę u nas. Jeszcze mają odegrać rolę. Ale popatrzcie, jak ładnie żołnierze ukraińscy się zachowują. I patrzcie na tego gościa. Jeszcze raz, po wrzuceniu granatu do moździerza, patrzcie, jakie ładne High Hitler nam tu pokazuje. No i tam palą ładunki prochowe, fajnie się bawią. Proszę Państwa, fajnie jest na wojnie, to jest przekaz dla Ukraińców i to są treści aprobowane przez oficjalne czynniki ukraińskie. Wszystkie High Hitler, tam nikt z tym nie walczy i to jest nasz bratni kraj, no niesamowite. A tu, proszę Państwa, sytuacja śmieszna i straszna zarazem. Drony cywilne naprawdę sieją spustoszenie w szeregach obu armii. Rosja, wydaje się, nie przykłada wagi do tych dronów, mimo że żołnierze rosyjscy widzą taką potrzebę. Taki dron jest bardzo tani, a skutki są potężne. No, żołnierze już się nauczyli, że z takim dronem jest trudno walczyć, trudno go strasznie trafić jest. A nawet, proszę Państwa, jak się trafi na taki dron, który jest nad nami, no to on spadnie razem z tym granatem. To jest sytuacja patowa wręcz. I jedynym ratunkiem tych żołnierzy jest po prostu przed tymi dronami uciekać. Już wiesz, coraz więcej nagrań, gdzie te drony po prostu latają, nawet nie mają tego granatu, ale żołnierz nie ma czasu się spojrzeć, bo boi się, że dostanie granatem. I ci żołnierze po prostu ratując życie, to wygląda śmiesznie rzeczywiście, ale oni ratują swoje życie. Chciałem właśnie Państwu pokazać taką sytuację. Tu mamy żołnierzy ukraińskich, kilku, pięciu przynajmniej, którzy zauważyli wiszącego nad nimi drona rosyjskiego i uciekają. W jedną stronę biegną, w drugą. No, tu akurat skutków nie było. Takich zdążyli po prostu odbiec. Ale nieraz wygląda to rzeczywiście groteskowo, a to jest walka o życie. Nie rozumiem ludzi, którzy się pasjonują takimi nagraniami, że o, tam zabili takich, czy zabili takich. No i proszę Państwa, skandal międzynarodowy. Prezydent Białorusi powiedział brzydkie słowo na temat pana Zełenskiego. To jest skutek tego, że na Ukrainie dokonano ataku na ten samolot typu AWACS A-50 sił jakby rosyjskich, ale tam ktoś podleciał dronem i wysadził jakiś ładunek. Ten samolot już jest sprawny, już lata. Okazało się, że nie było to takie groźne, ale prezydent Łukaszenka po prostu się wkurzył. No rzeczywiście prezydent Łukaszenka traktował pana Zełenskiego jak syna. Białoruś bardzo pomagała Ukrainie. Połowę komunikacji na Ukrainie było na bazie sprzętu białoruskiego w dobrych cenach wysyłanych. Nawet siły zbrojne
dostawały sprzęt na bazie produktów białoruskich, te transportery Kozak, pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu pokazywałem, że to było na bazie produktów białoruskich, teraz już jest na włoskim Iveco i tu mamy tę wypowiedź, nie potrzeba tłumaczyć, domyślicie się Państwo, co Pan Prezydent Łukaszenko powiedział. Ja jeszcze jak-to думал, że Ukrainie нужен мир, że Zieleński boleje za swój naród. Myślałem, że Ukrainie jest potrzebny pokój, że Zełenski prosta gnida. Takie operacje nie walczy, męczy się za swój naród, a to po prostu gnida. Gnida on потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей. Gnida dlatego, że krąży wokół Białorusi i wysyła ludzi do aktów terrorystycznych. U nas z wami nie ma żadnych problemów, na co ja mówiłem, my nie zbieramy się napadać. Nie, dajcie podpiszemy договор pod pokrowicielstwem organizacji Objedinionych. Prezydent Łukaszenko tłumaczy, że nieco wcześniej prezydent Ukrainy, pan Zełenski, próbował podetchnąć traktat o tym, że nie będziemy się atakować. Prezydent Łukaszenko powiedział, że takiego traktatu nie podpisze, że on nie zamierzał atakować Ukrainy i to jest niepotrzebne. A tu się okazało, że z terytorium Ukrainy są wysyłani terroryści do aktów przeciwko państwu białoruskiemu. W ogóle coraz ciekawsza sytuacja Ukrainy i Stanów Zjednoczonych i te dziwne ataki terrorystyczne, proszę Państwa, to bardzo, bardzo zastanawia. Społeczność międzynarodowa musi się zacząć nad tym zastanawiać. No i stąd właśnie frustracja prezydenta Łukaszenki nazywa pana Zełenskiego gnidą. Że wy na nas nie napadziecie. No wy słyszeli moje wszystkie te zjawienia. I w to время. No co ж, wy zaproszeni. Jeśli oni rozczytywają, to ja wiedz znaju, że oni nas chcą ciągnąć w wojnę. Ja rozumiem, że oni chcą nas wciągnąć w wojnę przy namowach amerykańskich. Ciągniecie nas w wojnę jutro, która сегодня идёт уже по всей Европе. Вы заблуждаетесь. Ещё раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и те, кто убежали. Они все установлены. Мы их найдём. Ale znajdziemy, tych, którzy готовьтесь, мы к вам уже пришли. Którzy dokonują tych aktów. I nie pościsz w tych messengerach. U nas nerwy krepkie, my znamy, co нужно. No, ciekawa sytuacja. A tu, proszę Państwa, też ciekawa sytuacja w mediach ukraińskich. Jakiś taki bojec ukraiński tłumaczy: my, Ukraińcy, jesteśmy wolnymi ludźmi. My byśmy nie mogli wytrzymać takiego ucisku, jaki jest na Białorusi i w Rosji. Proszę Państwa, no. Widzieliście nagranie, jak dziesiątki nagrań, jak łapią tych Ukraińców, siłą wciskają w mundury, oni są później zabijani, jak oni nie chcą. Proszę Państwa, no, to jest kompletne zakłamanie, no, to jest zupełnie odwrotna sytuacja. Posłuchajcie. Це добре, але... A czemu oni nie mogą wbić? Ну, не знаю. Ну, я ж кажу, менталітет росіян мені дуже важко зрозуміти. Як і менталітет білорусів, насправді? Я от, ну, мені трудно зрозуміти ментальність росіян і білорусинів. Розумію, тому що українці, вони завжди волелюбиві були такі. І от ми не можемо жити під катами, вони можуть жити під катами. Завжди ми, українці, ніколи не могли жити під катами, а вони завжди не жили під катами. Не з'явилось жодного там, не знаю, росіян. Ну, я вам тут хотів припомнити українця Вишньовицького. Яреме, под яким жили українці і ще його дуже бали. На такі бредні, прошу Майстра, на такі бредні, закламані historii maksymalne. A tu, proszę Państwa, jeden z jeńców rosyjskich, który wrócił z ukraińskiej niewoli, znowu, proszę Państwa, była wymiana jeńców, 90 jeńców rosyjskich za 130 jeńców ukraińskich. Rosjanie niezadowoleni mówią, to nie te proporcje, to nie te proporcje. Żalą się na swoje dowództwo. No i ten Rosjanin opowiada, jak mu w tej niewoli było. Bili tokam. Byli. Obstrzeliwali automatami, odbijali nogi, palce, poniżali, rannych bili. Ze mną człowiek popał, w miejsce, w plen popali, i u niego mnogoczynne ranienie, osколочne,
Jeden miał dużo ran. Применялись к нему пытки, так же самое били током, отбивали пальцы, ноги. Избивали ток, дубинки, всего по чуть-чуть. Потом разные моральные. Физическое насилие. Можешь уточнить? Ну, выбиты зубы передние. О, передние зубы ему выбили. Такие. Ciekawostki. To właśnie jest nagranie z tej wymiany. Rosjanie przyjeżdżają już do domu, tam opiekę dostali. Powiem, kwiat młodzieży to nie jest. Ewidentnie widać, że ci żołnierze rosyjscy to taki troszkę nawist społeczny, ale za to po stronie ukraińskiej pan Zełenski dba o to, żeby 19-latkowie, młodzi, zdrowi, perspektywiczni ludzie, 22 lata, trafiali na pierwszą linię i głównie tacy giną. Też świat z tego nie wyciąga żadnych, Ukraińcy przede wszystkim nie wyciągają żadnych wniosków, niby pod katami nie chcą życia, tu różnie bywa. To jest człowiek, który dokonał tego zamachu na ten rosyjski samolot A-50, bezpośrednio po tym, jak FSB wjechało do niego, do domu. No i on mówi, jak było, proszę Państwa, jest Ukraińcem, znalazł się na Białorusi, bo przyjechał bezpośrednio do Białorusi z Rosji, ale najpierw był w Polsce. Ile imię, ojciec? Nic, Nikolaj Władimirowicz. Data rodzenia. 1993 rok, 5 apryla. Grażdanstwo. Ukraina. Obywatelstwo Ukrainy. Jak wy здесь оказались? Полностью. Да. По паспорту, по российскому паспорту проехал в Россию. Оттуда уже сюда. Кто организатор мероприятия, которое вы осуществили? Кто был организатором того задания, которое вы выполняли? Что вы сделали? Какой теракт вы совершили в Республике Беларусь? Ну, подорвал самолет. Где? Ну, высадили самолет. Когда? 26 февраля. Как вы это сделали? С помощью двух дронов. Кто организатор этого теракта? Я работал с СБУ. Где? Где что? Какой город? Киев. За помощью двух дронов dokonał ataku na terytorium innego państwa i twierdzi, że pracował z SBU. Ukraińcy mówią, nie mamy z tym nic wspólnego. Proszę Państwa, za dużo tych dziwnych przypadków jest. Pod Bachmutem zginął, opłakiwany w polskich mediach też, proszę Państwa, jeden z przywódców prawego sektora. To ci, proszę Państwa, którzy mają tą czerwono-czarną flagę, no, flagę UPA, flagę Bandery, bardzo źle nam kojarzącą się barwy, zginął pan Dmitrij Kucubajło, pseudonim Da Vinci, oj, strasznie opłakiwany. Tu widzimy pana Zełenskiego jeszcze sprzed brody, jak mu dawał tu pan ten założny, ten ich dowódca, zdjęcie sobie zrobił. Pan Kucubajło był już u nas w programie, musisz to wiedzieć, kiedyś omawiany, dokonał takiej drastycznej wypowiedzi i mam nadzieję, że wtedy fantazjował, mam nadzieję, bo on twierdził, że ja powtarzam, proszę Państwa, że ja wtedy to publikowałem jako fakt, że ciałami rosyjskich dzieci karmi swoje wilczury. To, proszę Państwa, już chyba tego nigdy nie zrobi, bo zginął pod Bachmutem. Państwa ocenie zostawiam wartość społeczną działalności tego faceta. Ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Biden, to wczoraj miałem Państwu pokazać, prezydent Biden zwołał konferencję prasową, proszę Państwa, gdzieś tam miał wylatywać. Stąd tutaj ten tłum dziennikarzy jest. No, przez przypadek tam nie przyszli, tak? Zostali zwołani. Tam nie ma wejścia dla dziennikarzy i zwykłych ludzi, ale jak jest konferencja, to jest wyznaczone miejsce i dziennikarze mogą zadać pytanie. Najprawdopodobniej pan prezydent Biden miał przyjść i odpowiedzieć na pytania, ale proszę Państwa, no, prezydent Biden się dziwnie zachowuje. Są naprawdę poważne podejrzenia co do jego zdolności psychicznych.
No zobaczcie, zobaczcie, dziennikarze zaczęli zadawać pytania, a machnął na nich ręką i sobie poszedł. No to są resztki demokracji amerykańskiej. Tu mamy działacza, działacza ukraińskiego z amerykańską flagą, który jest zbulwersowany tym, że 34 żołnierzy ukraińskich uciekło spod kotła w Soledarze i uznano ich za dezerterów, wsadzili ich do więzienia, jeden tam się w tym więzieniu powiesił i ten działacz po prostu oferuje rodzinie pomoc, że prawników wynajmie i że to dziadostwo musi się skończyć na Ukrainie. Ja poka organizuję wopros z adwokatem jemu. Nada sroki nie propustyć apelacji, sroczno podać apelację. I ja zrobię, żeby adwokat tuda pojechał na sąd, ja proplaczę adwokata. I żeby on sroczno pojechał w sąd. Jeśli on wygra jemu apelację, to wygra i drugim chłopcom wszystkim apelację. Próbuje namówić rodzinę, żeby jakieś pełnomocnictwo mu dała, że on tych adwokatów załatwi i będą te apelacje im robić, bo proszę Państwa, w czasie wojny to nie ma normalności. To nie ma normalności. Giń albo zginiesz w więzieniu i też może nie przeżyjesz. Musimy naprawdę zabiegać o pokój. Świat, Rosja musi wiedzieć, że my jako społeczeństwo jesteśmy nastawieni pokojowo. To daje nadzieję na przyszłość. Jeżeli my zdziczejemy, to proszę Państwa, to jest po nas. A są siły, które starają się nas napuścić na Rosjan i Rosjan napuścić na nas. Musimy wysyłać, gdzie się tylko da, sygnały, że jest nas dużo, którzy nie zgadzają się z polityką partii telewizyjnych w Polsce. Od PiS-u poprzez Platformę i tam innych do Konfederacji, że my się z tą polityką nie zgadzamy. Ciekawostka, proszę Państwa, z Włocławka. Coś ten Włocławek się zaczyna stawać bardzo popularny. Czuję podstęp. Tutaj się zapowiedziała jakaś taka grupa wariatów, która próbowała mnie wciągnąć w swój happening. Proszę Państwa, oni się jakieś takie przypałowe mundurki a la Hitlerjugend ubierają i tam krzyczą śmierć, śmierć i tak dalej. Proszę Państwa, teraz mówią, że oni zmienili hasło, że teraz mówią pokój przyjaciołom Polski, że to już że tamto hasło to już nie istnieje. Proszę Państwa, lata całe nas próbowali zdziczać. Ja się odciąłem ale oni i tak przyjadą, proszę Państwa. I pan Tanajno też z tego strajku przedsiębiorców nagle sobie tu Włocławek upodobał, ciągle tutaj, proszę Państwa, chodzi, coś ten Włocławek, proszę Państwa, do tych wszystkich tam dziwaków, że w zasadzie, jeżeli to jest akcja wymierzona przeciwko mnie, czyli przeciwko DIP-owi, to wiecie co, ja mam to w nosie generalnie, róbcie co chcecie, sami sobie wystawiacie laurkę, a mi będzie bardzo łatwo was zdemaskować i waszych mocodawców. Proszę Państwa, taką ciekawostką od pana Tanajny jest to, że organizuje spotkanie dla przedsiębiorców. Ja Państwu mówię, to już jest któreś tam, przyjdź, wódeczka będzie. Proszę Państwa, w Pałacu Bursztynowym, to pałac, proszę Państwa, barona SLD, który lubuje się w zatrudnianiu Ukraińców. Ciekawostką też jest, proszę Państwa, że na przykład do pałacu są zamawiane Ukrainki o konkretnych wymiarach. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Marzy mi się i wielu normalnym włocławianom, żeby ten człowiek w końcu zniknął z włocławskiej polityki. Może w końcu, i proszę Państwa, w wielu miastach tak jest, trzeba uważać, bo są ludzie, którzy bróżdżą w polityce, zacofują miasta, niby chcą dobrze, oni oczywiście chcą dobrze, ale skutek tego jest taki, że mają tanią siłę roboczą. Jeżeli miasto będzie się rozwijało, jeżeli będzie płaca rosła, to proszę Państwa, to taniej siły roboczej nie będzie, tak? No po prostu mają jakąś taką produkcję, która wymaga taniej siły roboczej, bo są przedsiębiorcy, którzy
którzy jakoś sobie to automatyką na przykład obeszli i tak dalej, i tak dalej. I to jest niewidzialny aspekt pracy niektórych ludzi związanych z polityką, że w ich interesie jest, żeby była bieda na danym terenie, bo wtedy mają tanią siłę roboczą. I pan Tanajno tu był takiego barona SLD, który kiedyś startował w wyborach, ale poległ, więc już chyba teraz już nie będzie startował, ale proszę Państwa, ma taki narybek, takich młodych, zdolnych z SLD, wybitnych fachowców, proszę Państwa, strach się bać w ogóle, co to za ich rządów, tu mosty się walą na przykład we Włocławku i on u niego w tym pałacu robi spotkania. Niezależny pan Tanajno. Wczoraj zaledwie mówiłem Państwu o karabinku Grot. Konkretny, pewny przypadek żołnierza, który przewrócił się, kolba się złamała. I Onet wrócił do sprawy karabinka Grot. Były ćwiczenia polsko-ukraińskie ze strzelania z tego karabinka i proszę Państwa, miażdżący raport o tym, jaki to jest szmelc. Ukraińcy oczywiście są zadowoleni, bo Ukraińcy zawsze są zadowoleni. Jak coś za darmo tam dostają, to zawsze będą zadowoleni. Ale no niestety okazuje się, że zacina się, że to, proszę Państwa, no w warunkach tego syfu, tej rozputy tam na przykład na Ukrainie, to jest szmelc. Już są nawet plany modernizacji tego karabinka, przerabianie go i tak dalej, ale dlaczego nas wcześniej oszukiwali, że on jest taki fenomenalny? Pan Aleksander Kwaśniewski, który ma być polskim kandydatem do szefowania strukturami NATO, uważam, że bardzo realny kandydat, będzie miał konkurentkę, ponieważ mówi się też o tym, że pani Ursula von der Leyen też będzie ubiegała się o stanowisko sekretarza generalnego NATO, o tym La Repubblica. Druga fatalna informacja to Polska przekaże Ukrainie kolejne 10 czołgów Leopard. Proszę Państwa, no, te 72 i te 91, to co, już się skończyły? Już się skończyły? Następne teraz trzeba wysyłać? Zobaczymy, jak wyjdzie ta ofensywa Ukraińcom. Oby nie doszło, bo to będzie potężny rozlew krwi. I ja powtarzam, Rosja nie po to ma broń nuklearną, żeby przegrała wojnę. I to, proszę Państwa, wszyscy powinni sobie zdawać z tego sprawę. Niemcy z kolei, proszę Państwa, rozszerzają. Czy pan Scholz, bo przecież Niemcy tam są w miarę świadomi tego, co się dzieje, rozszerzają, proszę Państwa, militaryzowanie wschodniej części Europy i widzą potrzebę wzmocnienia Litwy o systemy obrony powietrznej, myśliwce i tak dalej, o tym informuje Ministerstwo Obrony Litwy. Teraz fatalne informacje, proszę Państwa, w wojsku jest potężna wypadkowość, o tym Państwo wiecie. Właśnie pod Rzymem zderzyły się dwa samoloty szkoleniowe włoskich sił powietrznych. Obaj piloci zginęli. Chcieli robić karierę. Pilot to coś, jak wiemy, a tu się okazuje, że już chłopaków nie ma. Amerykański konserwatysta napisał, że wieczna izolacja Rosji jest obarczona przerażającymi konsekwencjami. Felietonista twierdzi, że pełne hipokryzji Zachód wyolbrzymia wagę konfliktu na Ukrainie. I mówiąc szczerze, rzeczywiście tak, proszę Państwa, bo to jest mały, lokalny konflikt. Daleko, daleko od Europy. Podczas gdy w rzeczywistości Rosja w żaden sposób nie zagraża Stanom Zjednoczonym. No, bardzo mądry artykuł. Będzie trudno straszyć społeczeństwo amerykańskie, że jak Rosja pójdzie, to się zatrzyma może na Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, Rosja nie ma w ogóle takich... Prezydent Putin w ogóle... Na co mu to? Po co mu to? Jest carem Rosji i proszę Państwa, to już jest naprawdę wystarczający poziom satysfakcji i nie musi nigdzie się tam rozszerzać. Za to chiński minister spraw zagranicznych, pan Qin Gang, ciekawą rzecz zauważył. Takie niby proste, logiczne stwierdzenie. Zwrócił uwagę na dziwny stosunek Stanów Zjednoczonych do suwerenności
w sprawach Tajwanu i w sprawach Ukrainy. Czyli w sprawach Ukrainy separacja Donbasu od Ukrainy zła, ale w sprawach Chin separacja Tajwanu od Chin dobra. Ponadto naród chiński ma prawo zapytać, dlaczego Stany Zjednoczone mówią o poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej w kwestii ukraińskiej, a nie szanują suwerenności i integralności terytorialnej Chin w kwestii tajwańskiej. Wyraził też zdumienie, dlaczego Waszyngton, wzywając Chiny, by nie dostarczały broni Rosji, sam uzbraja Tajwan, no i oczywiście też Ukrainę. To takie proste, logiczne stwierdzenia wytykające niekonsekwencje Stanom Zjednoczonym. Proszę Państwa, odpowiedź na to jest prosta, bo tu mają stany interes i to jest dobre, a tu nie mają interesu i to jest złe. To bardzo proste przecież jest. To tyle na dziś. Zapraszam Państwa na jutro.